Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecie, już nie pamięta o bólu z powodu radości. Że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku, znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze. A radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać. Oto słowo Pańskie. A Jezus, odchodząc, Zapowiada, że będziemy przeżywać pewnego rodzaju smutek. Smutek osób, tych, którzy są tutaj na Ziemi, tak jakby po części już nie należeli do Ziemi. Osoba kochana jest gdzie indziej. Bo gdzie jest nasz skarb? Tam, gdzie jest nasze serce. A nasze serce jest przy Chrystusie. I dlatego chcąc się z Nim spotkać, chcąc być tam w domu Ojca możemy doznawać pewnego rodzaju smutku i takiego poczucia, że tu gdzieś do tego świata nie bardzo pasujemy. Świat organizuje różne imprezy, zabawy, różne festiwale, różne, tak jak ta Eurowizja, gdzie tam promuje się satanizm czy jakieś dewiacje. Jakoś tam nie pasujemy, prawda? I to nie, nie cieszy nas to. To jest tak, jakbyśmy się musieli zmuszać do takiej jakiejś dziwnej radości. Człowiek, który należy do Chrystusa, przeżywa na świecie pewnego rodzaju smutek. Ale smutek wynika z tego, że się rodzimy dla nieba. Jak się narodzimy dla nieba, już nie będziemy pamiętać o tym smutku, o naszym krzyżu, o naszych cierpieniach, ale będziemy pamiętać, że Pan Jezus obiecał nam, że tej radości już nikt nam nie odbierze. Bo ta radość ziemska jest chwilowa. I zawsze ta radość ziemska jest do odebrania. Można kogoś zasmucić, można kogoś przygnębić, zdołować. No, te nasze ludzkie radości są chwilowe. I szybko się kończą, kiedy ktoś nas po prostu zdenerwuje, czy jakoś tak prowadzi smutny nastrój, spowoduje, że nas. W gniecie, że tak powiem, ziemię swoimi oskarżeniami, słowami, czy nawet postępowaniem, rzaskiem czasem. Natomiast Pan Jezus mówi, że to jest no, normalne. Chrześcijanie, uczniowie Chrystusa, Kościół Katolicki przez wieki, przez dwa tysiące lat doznawał prześladowania. I Przeżywanie tego prześladowania razem z Chrystusem jeszcze bardziej umacniało Kościół. Nawet Tertulian mówił, że sanguis martynorum semen christianorum, czyli krew męczenników, ziarnem chrześcijan. I to jest dla nas nadzieja, że pomimo różnych trudności i przeciwności, pomimo tych prześladowań, to można tym wszystkim odkryć dobry znak przynależności do Chrystusa. Pierwszego, którego prześladowali, był Chrystus, i do dzisiaj Chrystus jest prześladowany w różnej przestrzeni publicznej. Nie chce się właśnie ogłaszać jego zwycięstwa nad złym duchem, tylko ogłasza się na przykład złego ducha, że on ma być tutaj królem, on dawać szczęście. To się sataniści mówią, że najczystszy satanizm to nie mówić nawet o złym duchu, tylko po prostu na miejscu Boga postawić człowieka. I człowiek, kiedy będzie zasiadał na tronie, który należy tak naprawdę do Boga, to wtedy będzie to czysty satanizm, bo szatan próbuje wmówić człowiekowi, że możemy być bez Boga dziećmi Boga. Albo być jak Bóg, być bogami. Ale to jest niemożliwe. Już Adam i Ewa się o tym przekonali, że to jest wielkie rozczarowanie i później wieczny smutek. I to jeszcze połączone z wielkim cierpieniem niewyobrażalnym. Natomiast z Panem Bogiem rzeczywiście jest możliwe to nasze pragnienie bycie podobnym do Boga, bo jesteśmy stworzeni na obraz na podobieństwo Boga i do tego żeby być w miłości Bożej. A to ta miłość właśnie jest najbardziej szczęściodajna. Bez miłości Człowiek nie może być szczęśliwy. To miłość sprawia, że człowiek się wchodzi na wyższy poziom bytowania i jakby się unosi, jakby miał skrzydła. Można powiedzieć, że dostaje skrzydeł w stronę nieba. Moi drodzy, niech Pan Bóg w tym świętym czasie rozpoczęcia też nowenny do Ducha Świętego nas podnosi na duchu. Daje skrzydła, jak to jest w Starym Testamencie, że ci, którzy zaufali Panu, dostali. Skrzydła, jak orły, biegną bez zmęczenia, biegną do nieba. Niech te skrzydła Bożej mocy, Bożego Ducha, w tym szczególnym czasie przygotowania na zesłanie Ducha Świętego, niech Pan Bóg nam wszystkim udziela, abyśmy się nie dali zwyciężyć złu, nie dali się zwyciężyć smutkowi, ale zło, dobrem, zło właśnie mocą Chrystusa, mocą Bożej miłości zwyciężali. Przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.